Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Zanim zaczniemy dzisiejszą opowieść, chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie i moją pracę. Mam na myśli zarówno Patronite, jak i wszystkie wiadomości i komentarze, które ślecie w moją stronę. Motywacja, jaką mi to daje, sprawia, że w każdej wolnej chwili wracam do pisania. Jesteście moim największym motorem napędzającym. Dziękuję. Dziś przenosimy się do gminy, a zarazem miasta Solna, graniczącego ze Sztokholmem. Z racji tego, że Solna znajduje się bardzo blisko centrum Sztokholmu, wiele ludzi myśli, że jest ona dzielnicą stolicy Szwecji. 18 lipca 1984 roku policjanci z komisariatu w Solna otrzymują wezwanie. Zaniepokojony sąsiad informuje policję, że jest świadkiem kradzieży. Po przybyciu na miejsce okazało się, że mężczyźni, którzy wynosili meble do kontenera stojącego w pobliżu, nie byli złodziejami, a właścicielami dobytku. Podczas rozmowy jeden z mężczyzn imieniem George wspomniał policji o dziwnym pakunku, który od pewnego czasu leży niedaleko stąd. Opowiada, że natknął się na znalezisko mniej więcej miesiąc temu, podczas spaceru ze swoim psem w parku Calbury. Mowa o czarnym worku na śmieci. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że z każdym tygodniem fetor wydobywający się z worka był coraz silniejszy. Policjanci postanowili sprawdzić te informacje. Na miejscu odnaleziono czarny worek na śmieci, a po jego uchyleniu oczom policjantów ukazały się ludzkie szczątki. Wezwano techników kryminalnych, którzy po przybyciu na miejsce rozpoczęli pracę. Przy workach odnaleziono również schludnie złożony niebieski ręcznik, który zabezpieczono. Kilka godzin później przewieziono odnalezione worki do Zakładu Medycyny Sądowej w Solna, całkiem niedaleko miejsca, w którym je odnaleziono. Następnego dnia sprawę przejmuje komisarz Pim Martinson z policji w Solna. Na miejscu, gdzie poprzedniego wieczoru zabezpieczono worki z częściami ciała, jest również kilku policjantów. Ponownie przeszukano okolicę i sprawdzono ślady, które zabezpieczono poprzedniego dnia. Miejsce odnalezienia szczątków znajduje się w parku Calbury, przy ścieżce dla pieszych, w niedalekiej odległości od parkingu. Kilka metrów dalej znajduje się również niewielkie boisko. Miejsce to było często odwiedzane przez policjantów, którzy spotykali się tutaj, by rozgrywać mecze piłki nożnej. Kilka kilometrów dalej lekarz medycyny sądowej Jovan Rice rozpoczyna analizę znaleziska. W workach, które zostały mu dostarczone, znajdowały się części ciała kobiety. W jednym z worków znajdowała się dolna część tułowia, a w drugim jej uda. Ze wstępnego raportu z obdukcji wynikało, że ofiarą jest kobieta w wieku pomiędzy 19 a 40 rokiem życia. Zwłoki były w stanie częściowego rozkładu. Ustalenie tożsamości ofiary było niemożliwe. Podobnie jak ustalenie przyczyny śmierci kobiety bez brakujących części ciała. W międzyczasie policjanci sprawdzają rejestr osób zaginionych. W gazecie Aftonbladet pojawia się artykuł o 10 zaginionych kobietach w Szwecji. Być może szczątki odnalezione w parku Calbury należą do jednej z nich. Praca śledczych stoi w miejscu. Wskazówki, jakie posiadają, są niewystarczające do tego, by zidentyfikować ofiarę.
miejscu odnalezienia worków nie udało się zabezpieczyć żadnych śladów, które popchnęłyby śledztwo do przodu. Jest 7 sierpnia 1984 roku. Śledztwo w sprawie odnalezionych części ciała trwa już 3 tygodnie. Na policję dzwoni mężczyzna i prosi ich o przybycie. Dzień wcześniej, idąc do domu z pracy, został zmuszony zejść na pobocze, gdy na wąskiej ulicy mijały się 2 ciężarówki. Gdy to zrobił, poczuł ogromny fetor i zauważył 2 worki na śmieci. Następnego dnia zdecydował się zobaczyć, co znajduje się w workach. Po uchyleniu jednego z nich, jego oczom ukazały się części ciała. Worki wyglądają identycznie jak te odnalezione niemal miesiąc wcześniej. Jovan Rice, pracujący w zakładzie medycyny sądowej, po analizie mógł potwierdzić, że odnalezione części ciała należą do tej samej kobiety. Miejsce, do którego zostali wezwani policjanci, znajduje się przy ulicy Eugenia Wegen w Solna. Odległość pomiędzy miejscem numer 1 i numer 2 to niecałe 2 km po linii prostej. Pomiędzy nimi, nieco na północ, znajduje się zakład medycyny sądowej, gdzie przewieziono zwłoki. W jednym z worków odnalezionych w miejscu numer 2 znajdowała się reszta korpusu kobiety bez głowy. W drugim worku jej ręce i nogi. Dzięki odciskom palców już następnego dnia śledczy poznali tożsamość kobiety. Ofiarą była 28-letnia Catherine da Costa, która była notowana w policyjnej kartotece za drobne kradzieże. Catherine urodziła się w 1956 roku w Luleå. 3 lata później cała rodzina przeprowadziła się do Sztokholmu. W roku 1961, gdy dziewczynka miała zaledwie 5 lat, jej rodzice rozeszli się. Jak opisuje Aftonbladet, Catherine była miła, nieśmiała i posłuszna. Już w wieku 17 lat dziewczyna była uzależniona od narkotyków. Według jej matki to słaba samoocena Catherine popchnęła ją w nauk. W 1975 roku rodzi się jej pierwsze dziecko. Jako że już wtedy była uzależniona od heroiny i nie miała warunków, by wychować syna, pomoc społeczna odebrała jej prawa do opieki nad nim. Dodatkowo sposób, w jaki zarabiała pieniądze, odebrał jej możliwość walki o syna. Catherine była bowiem stałą bywalczynią ulicy Malmskillnadsgatan. Mała dygresja. Malmskillnadsgatan to ulica, która znajduje się w centralnej części miasta Sztokholm, całkiem niedaleko głównej stacji metra. Od lat 70. Malmskillnadsgatan słynie z prostytucji. To tutaj dziewczyny spotykają swoich klientów. W 1999 roku weszło w życie prawo zakazujące zakup usług seksualnych – Sexshopslagen. Za złamanie prawa grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności na maksymalnie 6 miesięcy. Sama prostytucja natomiast jest całkowicie legalna. Obecnie nadal można natknąć się na kobiety czekające na klientów przy słynnej ulicy Malmskillnadsgatan. Jednak jest to już na dużo mniejszą skalę niż wcześniej. Przyczyną być może jest popularność kupna i sprzedaży tego rodzaju usług za pomocą internetu. Wróćmy do sprawy. W 1979 roku Catherine poznała Portugalczyka. Szczęście jednak nie trwało długo. Wybranek Catherine został zatrzymany przy próbie przemytu narkotyków do Szwecji, co doprowadziło do deportacji. Catherine podróżowała między Portugalią a Szwecją. Podczas pobytu w Sztokholmie pomieszkiwała u znajomych lub w hotelach, za które płacili jej klienci. Jej uzależnienie od heroiny sprawiło, że nie potrafiła się ustatkować.
W 1982 roku Katrin wyszła za mąż za Portugalczyka i przyjęła jego nazwisko Da Costa. W tym samym roku urodziła kolejne dziecko, które również zostało jej odebrane. Katrin starała się wyjść z nałogu, by móc odzyskać opiekę nad dziećmi. Nie udało jej się jednak zmienić swojego życia. Policjanci znają już tożsamość denatki. Sekcja zwłok wykazała, że Katrin zmarła ponad miesiąc przed odnalezieniem pierwszych worków z częściami jej ciała. Przyczyna śmierci była bardzo trudna do ustalenia, podobnie jak dokładna data jej śmierci. Brakowało bowiem kilku części jej ciała, przede wszystkim głowy. Nie można było zatem powiedzieć, czy denatka została zamordowana, czy też popełniła samobójstwo. Pewnym było, że ktoś dopuścił się zbezczeszczenia jej zwłok. Jovan Rice, lekarz medycyny sądowej, zaznaczył w raporcie, że osoba, która dokonała poćwiartowania, zna się na medycynie. Posiada również podstawową wiedzę z zakresu chirurgii, ortopedii, ale i również anatomii i technik obdukcyjnych. Zbrodnia ta miała charakter sadystyczny, o czym świadczy fakt, że narządy płciowe, lewa pierś, odbyt, narządy wewnętrzne oraz głowa zostały oddzielone od ciała. Te części nie zostały odnalezione. W ciele denatki znaleziono również ślady morfiny. To efekt rozkładu heroiny, którą Katrin musiała wziąć przed śmiercią. Śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Katrin Da Costa zostaje przekazane policji sztokholmskiej. Powodem takiej decyzji była zarówno możliwość przydzielenia większej ilości personelu do sprawy, jak i większe doświadczenie śledczych. Policjanci przesłuchali stałe bywalczynie ulicy Malmskillnadsgatan. Udało się ustalić, że Katrin często widywana była w towarzystwie 60-letniego mężczyzny. Szybko ustalono jego tożsamość i nawiązano z nim kontakt. Nils, który był zarówno architektem, jak i prawnikiem, od początku współpracował z policją. Opowiedział, że poznał Katrin na początku roku 1984. Dziewczyna spędzała dużo czasu w jego mieszkaniu. Ostatni kontakt z Katrin miał on 10 czerwca 1984 roku, a więc ponad miesiąc przed odnalezieniem ciała. Da Costa przyjechała taksówką do niego o 5 rano. Wstrzyknęła sobie heroinę, po czym przespała kilka godzin. Nils miał umówione spotkanie tego dnia, więc po drodze podwiózł ją do centrum. O godzinie 10.15 Katrin wysiadła z samochodu Nilsa w Kungsträdgården, parku znajdującym się w centralnej części Sztokholmu. Później mężczyzna udał się na umówione spotkanie. Ta informacja została później potwierdzona. Śledczy starają się sporządzić listę klientów Katrin. Kolejno odwiedzają ich i zbierają informacje. Sprawdzają ich alibi. Praca nad ustaleniem, kiedy kobieta zniknęła, trwa. Policja otrzymuje mnóstwo wskazówek, które są szczegółowo sprawdzane. Jedna z nich dotyczyła 30-letniego patologa Svena, pracującego w Zakładzie Medycyny Sądowej w Solna. Policję zawiadomił były teść Svena, pracujący dla wojska, który odwiedził komisarz Birgit na posterunku w Solna. Podejrzewa, że 30-latek zabił zarówno Katrin Da Costa, jak i swoją żonę 2 lata wcześniej. Córka wojskowego ostatnie pół roku swojego życia mieszkała u matki. Miała plany, by zostawić Svena i zacząć nowe życie. Preferencje seksualne męża, które były ukierunkowane w stronę sadomasochizmu, sprawiły, że kobieta chciała odejść. Wojskowy jest przekonany, że córka nie popełniła samobójstwa. Wspomniał on również o ubezpieczeniu na życie, jakie w spadku dostał Sven. W sprawie Da Costy jest również wiele wskazówek, które aż proszą się o wymienienie.
Jego były zięć Sven jest stałym klientem ulicy Malmskillnadsgatan. Zapewne znał Da Costę. Miejsce pracy Svena znajduje się niedaleko miejsca odnalezienia zwłok. Sven jest patologiem w Zakładzie Medycyny Sądowej w Solna. Przedstawione przez wojskowego przypuszczenia wydają się na tyle wiarygodne, że postanowiono sprawdzić ten trop. Przesłuchano ludzi pracujących w Zakładzie Medycyny Sądowej. Wielu z nich potwierdza, że 30-latek wykazywał duże zainteresowanie przypadkami, gdzie ofiary zostały uduszone lub zmarły przez powieszenie. Był nieco dziwacznym człowiekiem, ale bardzo doświadczonym mimo młodego wieku. Sven był również obecny przy drugiej sekcji zwłok Katrin Da Costa wraz z Jovanem Reisem jako pomocnik. Śledczy postanawiają przyjrzeć się Svenowi jeszcze bliżej. W styczniu 1982 roku żona Svena popełniła samobójstwo poprzez powieszenie. Kobietę odnalazł Sven wiszącą na ramię ich łóżka. Plotki na temat śmierci jego żony krążyły wśród policjantów do tej pory. Jego reakcja na jej śmierć była odbiegająca od kulturowo przyjętej formy żałoby. Bezuczuciowe podejście do sytuacji sprawiło, że jeszcze długo po jej odejściu dyskutowano na ten temat w policyjnym środowisku. Śledztwo w tej sprawie wykazało, że było to samobójstwo. Mimo tego podejrzenia w stosunku do Svena nie ustawały. Zdjęcie młodego patologa załączono do albumu podejrzanych. Fotografie przedstawiające kilku mężczyzn pokazywane są wieczorami na ulicach Sztokholmu. Policja skupia się na informacjach od kobiet pracujących jako prostytutki, które znały Katrin Da Costa. Około 200 kobiet zostało przesłuchanych. Ponad 100 z nich zapoznało się ze zdjęciami podejrzanych. Ponad 20 z nich potwierdza, że Sven był ich klientem. Kobiety wspominają, że młody patolog miał również specyficzne preferencje seksualne, bardziej w stronę sadomasochizmu. W poniedziałek rano 3 grudnia 1984 roku policja odwiedza miejsce pracy Svena i dokonuje zatrzymania. Szok w Zakładzie Medycyny Sądowej był ogromny. Plotki o tym, że Sven został zatrzymany, rozprzestrzeniły się w błyskawicznym tempie. Media już na drugi dzień zdawały się pewne, że sprawca został zatrzymany. W Aftonbladet, jednej z największych gazet codziennych, na pierwszej stronie opublikowano artykuł z rubryką "Patolog zatrzymany za morderstwo". Pojawiły się informacje na temat patologa oraz jego życia. Publikowano również wywiady z kobietami, których klientem był Sven. Przez 5 następnych dni śledczy przesłuchują 30-latka odnośnie śmierci jego byłej żony, jak i odnalezionej w lipcu Katrin Da Costa. Sven zaprzecza, że znał Katrin. Monotonnie powtarza, że nigdy jej nie spotkał. Zaprzecza również, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią swojej żony. Przyznał, że ich małżeństwo wisiało na włosku, a powodem, dla którego jego była żona wyprowadziła się do matki, była jego kochanka. Sven nie ukrywał, że spotykał się z inną kobietą. Przyznał również, że jest to jego obecna partnerka. Przeszukano dom podejrzanego. Znaleziono u niego wiele fotografii przedstawiających duszenie kobiet, jak i sekcję zwłok. Potwierdziły się również pogłoski o preferencjach seksualnych Svena. Policjanci znaleźli różne przedmioty potwierdzające te informacje. To jednak nie było wystarczającym dowodem na to, że mężczyzna jest winny śmierci Katrin. Nie udało się również dowieść, że mężczyzna znał denatkę. Żadna z kobiet przesłuchanych na Malmskillnadsgatan nie potrafiła potwierdzić tej wiadomości. Ze względu na brak dowodów śledczy są zmuszeni wypuścić Svena. Mimo tego podejrzenia wobec niego nie ustają.
Śledztwo w sprawie odnalezionej Katrin da Costa stąpa w miejscu. Mimo to media zdają się pewne, że sprawcą jest młody patolog. Podejrzenia wobec Svena nie ustają również w przekonaniach śledczych. Zdecydowano się otworzyć śledztwo w sprawie śmierci byłej żony Svena. Na czas jego trwania mężczyzna nie mógł kontynuować swojej pracy. Śledczy zdecydowali się przeprowadzić rekonstrukcję wydarzeń z dnia, w którym zmarła była żona Svena. Niepewności wokół jej śmierci było sporo. Podczas rekonstrukcji obecni byli śledczy, technicy kryminalni oraz kilku patologów. Reakcja Svena oraz sposób, w jaki opowiadał, jak odnalazł swoją byłą żonę, opisywane były jako bezuczuciowe. Tego dnia Sven otrzymał wiadomość, że nie będzie mógł wrócić do pracy w zakładzie medycyny sądowej w Solna. Następnego dnia Sven próbował popełnić samobójstwo. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Zdarzenie to wzmocniło podejrzenia wobec niego. Kilka godzin później policja ponownie przeszukała jego mieszkanie. Sven przeżył próbę samobójczą, jednak jego słuch znacznie się pogorszył. Po opuszczeniu oddziału intensywnej terapii Sven trafił na oddział psychiatryczny. Po jego opuszczeniu dowiedział się, że śledztwo w sprawie śmierci jego byłej żony zostało umorzone. Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów potwierdzających, że kobieta została zamordowana. Jest rok 1985. Katrin da Costa pozostaje na ustach ludzi. Media podtrzymują zainteresowanie tą drastyczną zbrodnią. Śledztwo trwa, jednak nadal nie znaleziono sprawcy. To, co udało się ustalić śledczym do tej pory, wyglądało następująco. Katrin odwiedziła pomoc społeczną dnia 4 czerwca. 4 dni później zostawiła torbę z ubraniami oraz radio w przechowalni na dworcu głównym. Ostatni raz była widziana w parku Kungsträdgården w centralnej części Sztokholmu dnia 10 czerwca 1984 roku. Pod koniec lata 1985 roku, rok po odnalezieniu zwłok Katrin da Costa, następuje kolejny przełom w sprawie. Na komendę zgłasza się Kamila. Kobieta od pewnego czasu ma podejrzenia w stosunku do swojego męża Feliksa. Mężczyzna jest lekarzem ogólnym. Jest również znajomym podejrzewanego wcześniej patologa. Kamila twierdzi, że jej córka posiada informacje na temat Katrin da Costa oraz jej śmierci. Feliks od jesieni poprzedniego roku przebywa w domu tylko na weekendy. W tygodniu mieszka i pracuje w oddalonej o kilkaset kilometrów wsi. Początkowo para miała zamieszkać tam razem, jednak od pewnego czasu ich małżeństwo wisi na włosku. Feliks pracuje tam jako lekarz ogólny. Po pewnym czasie Kamila zauważa pewne zmiany w zachowaniu jej 2-letniej córki. Personel przedszkola podejrzewa, że dziewczynka jest wykorzystywana seksualnie, o czym zawiadamiają matkę. Kobieta podejrzewa, że może chodzić o jej męża. Dziewczynkę przebadano wiele razy. Personel przedszkola miał na nią czujne oko. Lekarze potwierdzili pewne obawy, jednak nie można było mieć pewności, że dziecko zostało wykorzystane seksualnie. Kamila skontaktowała się z komisarz Ewą Graf i opowiedziała o sytuacji. Ewa przesłuchała Kamilę oraz personel przedszkola. Dziecko było pod stałą opieką psychologa i lekarzy ponad miesiąc. W tym czasie nie udało się potwierdzić ani wykluczyć, że dziewczynka była wykorzystywana seksualnie. Przez kolejne miesiące Kamila obserwowała córkę. W międzyczasie małżeństwo Kamili i Feliksa rozpadło się. Pod koniec lata 1985 roku Kamila ponownie skontaktowała się z komisarz Ewą Graf.
tym razem zupełnie w innej sprawie. 2,5-roczna córka Kamili przez ostatnie tygodnie opowiadała o wujku Svenie, którego bardzo się bała. Wujek piłował panią i dał jej zastrzyk, mówiła dalej córka. Tata robił zdjęcia. Na pytanie, kiedy dziewczynka spotkała wujka Svena, córka opowiedziała, że gdy mama była w pracy. Kilka tygodni wcześniej miało miejsce również inne zdarzenie. Córka wskazała fotografię Katrin w gazecie Aftonbladet i wyraźnie dała do zrozumienia, że zna tę osobę. Kontakt pomiędzy Kamilą oraz panią komisarz Ewą Graf był coraz częstszy. Z dalszych opowiadań Kamili wynika, że dziewczynka najprawdopodobniej była świadkiem zabójstwa Katrin da Costa, którego dokonali Sven oraz jej mąż Felix. Informacje, które przekazuje Kamila, wydają się warte sprawdzenia. Śledztwo po raz kolejny nabiera tempa. Kamila dostaje od policjantów dyktafon, na którym nagrywa rozmowy z córką. Córka opowiada coraz więcej szczegółów o wujku Svenie i Katrin. Dziecko nie używa imion, a pseudonimy. Są one jednak bardzo podobne do imion osób, o których mówi. Podczas zabawy lalkami dziewczynka pokazuje, jak mężczyźni używali śrubokręta wobec Katrin. Opowiada również, że ludzie w brzuchu mają robaki. W tej sytuacji robaki zastępują jelita. Dziecko jest za młode, by odróżnić te dwie rzeczy od siebie. Tatuś i wujek Sven robili zdjęcia i mieli na sobie długie płaszcze, opowiadała dziewczynka. Śledczy postanawiają zabrać dziecko na wizję lokalną. Najpierw pojechano pod dom Svena. Dziewczynka nie rozpoznała jednak tego miejsca. Później zabrano ją do zakładu medycyny sądowej, gdzie pracował Sven. Tam również nie zauważono, by dziecko rozpoznało miejsce. Kolejnego dnia podczas spotkania dziecka z psychologiem dziewczynka zachowywała się agresywnie. Ta reakcja według psychologa była spowodowana wizytą poprzedniego dnia w miejscu pracy Svena. Dziecko wykazało tak zwaną późną reakcję na miejsce, w którym czuła się zagrożona. Najprawdopodobniej miejscem zbrodni był zakład medycyny sądowej, w którym pracował Sven. Śledztwo w tej sprawie skupiało się teraz na dwóch osobach. Młody patolog Sven oraz lekarz ogólny Felix według śledczych wspólnie dokonali poćwiartowania zwłok Katrin da Costa, a dziecko Felixa było przy tym zdarzeniu. Praca policji szła w dobrym kierunku. Jednak w lutym 1986 roku wydarzyło się coś, co zmusiło policję do zmniejszenia liczby osób pracujących nad sprawą. 28 lutego 1986 roku Szwecja otrzymuje wstrząsający cios. Premier Olaf Palme zostaje postrzelony w centrum Sztokholmu. Walka o jego życie niestety nie powiodła się. Ten dzień jeszcze długo będzie uważany za jedną z największych tragedii w historii tego kraju. Sprawa zabójstwa Olafa Palme wymagała ogromnej ilości środków policyjnych, co sprawiło, że inne śledztwa zostały odsunięte na bok. Nie zdradzając więcej, z nadzieją nagrania odcinka na ten temat, wróćmy do naszej dzisiejszej historii. Latem 1986 roku śledztwo w sprawie Katrin da Costa zostało umorzone ze względu na brak możliwości zajęcia się tą sprawą. Jest początek roku 1987. Od tajemniczej śmierci Katrin da Costa minęły już niemal 3 lata. Prokuratura wznawia śledztwa, które zostały umorzone ze względu na brak zasobów spowodowany zabójstwem premiera. Jest początek roku 1987.
Od tajemniczej śmierci Katrin da Costa minęły już niemal 3 lata. Prokuratura wznawia śledztwa, które zostały umorzone ze względu na brak zasobów spowodowany zabójstwem premiera. Per Åke Larsson, komisarz kryminalny, przejmuje śledztwo. Z grupy, która zajmowała się sprawą od początku, pozostał tylko prokurator. Nowe spojrzenie na sprawę ma pomóc w jej rozwiązaniu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Per Åke skupiało się wokół przestępstw narkotykowych oraz kradzieży. Da Costa jest jego pierwszym śledztwem w sprawie zabójstwa. Materiał zebrany przez poprzednią grupę był ogromny. Zapoznanie się z nim zajęło dość sporo czasu. W październiku 1987 roku zatrzymano Felixa, lekarza ogólnego, który był jednym z podejrzanych w poprzednim śledztwie. Policjanci mieli nadzieję, że podczas przesłuchania mężczyzna przyzna się do winy. 3 tygodnie później zatrzymano również Svena. Oboje przebywają w areszcie, podczas gdy śledczy przygotowują się do oskarżenia. Zdjęcia z zatrzymania oraz informacje o opowiadaniach córki Svena już następnego dnia pojawiły się w prasie. Dla Per Åke był to oczywisty dowód na to, że ktoś sprzedaje informacje do prasy. Prokuratura wstrzeła śledztwo w tej sprawie, a media wrzały na temat skorumpowanych policjantów sprzedających tajne informacje do prasy. W Expressen, gazecie codziennej, pojawiły się również informacje, że morderstwo Katrin da Costa zostało sfotografowane. Dziewczynka, która była świadkiem morderstwa, wspomniała o tym podczas rozmów z matką. Wyciek informacji ze śledztwa został potępiony zarówno przez prokuraturę, jak i adwokatów oskarżonych. Argumentacja tych drugich opierała się głównie na niesprawiedliwości ewentualnego procesu ze względu na osądzenie oskarżonych przez media zawczasu. Niedługo po wyciekach do prasy śledczy otrzymują kolejne wskazówki. Jedna z nich pochodzi od pary, która prowadzi niewielki sklep fotograficzny w Solna. Po przeczytaniu artykułu o zeznaniach córki Felixa przypomniała im się pewna sytuacja. W roku 1984 do ich butiku przyszła osoba, by wywołać zdjęcia. Mężczyzna, który zostawił negatywy do wywołania, przedstawił się właścicielce jako lekarz. Bardzo prosił o dyskrecję i tłumaczył, że zdjęcia są częścią projektu objętego tajemnicą. Reakcja personelu pracującego nad wywołaniem negatywów była przerażająca. Właścicielka po obejrzeniu zdjęć sama mało nie zemdlała z wrażenia. Zdjęcia przedstawiały ludzkie zwłoki, mózg oraz części ciała. Były one z pewnością wykonane w miejscu, gdzie wykonuje się sekcję zwłok, gdyż na zdjęciach było widać metalowy stół oraz inne detale, które znajdują się w prosektorium. Śledczy przesłuchali parę fotografów, każde z osobna. Następnie poproszono patologa Jovana Reisa, by porównał ich zeznania z autopsją, jaką wykonał na Katrin da Costa. Miejsca, w których części ciała zostały oddzielone od reszty ciała, porównano z miejscami, o których wspominali właściciele butiku fotograficznego. Kilka dni później przeprowadzono konfrontację, w której para fotografów, każde z osobna, miało wskazać mężczyznę, który zostawił zdjęcia do wywołania spośród kilku wybranych mężczyzn. Po kilkunastu minutach kobieta wskazała numer 4. Mężczyzna wskazał numer 5 oraz numer 4. Człowiek ten z pewnością był ich klientem. Pod czwórką stał Sven. Podobną konfrontację przeprowadzono z udziałem Felixa. On również został wskazany przez parę ze sklepu fotograficznego jako klient. Kobieta jest niemal 100% pewna, że to ten mężczyzna zostawił negatywy z przerażającymi zdjęciami 3 lata temu. Mężczyzna, którego wskazała poprzednio, według niej był na zdjęciach, dlatego go rozpoznała.
Jak zwykle media miały bardzo szybko świeże informacje na temat zeznań nowych świadków. Społeczeństwo na bieżąco śledziło przebieg śledztwa, mimo iż powinno ono być objęte tajemnicą do czasu procesu. W piątek 22 stycznia 1988 roku rozpoczął się proces obu lekarzy. Proces, który trwał ponad miesiąc, wzbudzał ogromne zainteresowanie. Na każdej rozprawie sala była przepełniona, a kolejki, by dostać się na salę, były bardzo długie. Prokurator oskarżył obu mężczyzn o zabójstwo Katrin da Costa. Akt oskarżenia opierał się głównie na zeznaniach córki Feliksa oraz pary z butiku fotograficznego. Na dzień przed rozpoczęciem procesu prokuratura zyskała również nowego świadka. Była to kobieta, która widziała dwóch mężczyzn z wózkiem kilkaset metrów od zakładu medycyny sądowej w Solna, dnia, w którym według prokuratury doszło do morderstwa i poćwiartowania zwłok. Motyw tej zbrodni był na tle seksualnym o masochistycznym podłożu, twierdziła prokuratura. Lekarze nie tylko wykorzystali seksualnie Katrin, ale i również uprawiali seks ze sobą. Całość była swego rodzaju rytuałem, a zdjęcia, które zostały wtedy wykonane, miały znajdować się w posiadaniu sekty. Według prokuratury Sven oraz Felix dokonali zabójstwa Katrin da Costa 11 sierpnia 1984 roku. Wtedy też doszło do rozkawałkowania ciała, a świadkiem całego zdarzenia była przebywająca pod opieką Felixa półtoraroczna córka. 8 marca 1988 roku sąd pierwszej instancji zdecydował, że oskarżeni mają przejść badania psychiatryczne. Do tego czasu mają również pozostać w areszcie. Wyrok w tej sprawie ma zapaść po badaniach. Podczas trwającego procesu, nadal bowiem czekano na wyniki badań psychiatrycznych, jeden z sędziów przysięgłych udzielił wywiadu dla Aftonbladet. W artykule można było przeczytać o argumentach i opinii głównej sędziny, której myśli skierowane są ku uniewinnieniu. Wspomniał on również, że 5 sędziów przysięgłych jest za wyrokiem skazującym za zabójstwo. Artykuł ten pojawił się w Aftonbladet 9 marca. Adwokaci oskarżonych złożyli kilka wniosków. Sędzia wypowiedziała się ze swojego stanowiska, argumentując to faktem, że jej przemyślenia zostały upublicznione. Sędziowie przysięgli również zostali wymienieni. Proces miał być kontynuowany. 22 marca zapadła jednak decyzja, że cały proces zostanie powtórzony, a lekarze mają natychmiast zostać zwolnieni z aresztu do czasu następnej rozprawy. Nowa rozprawa rozpoczęła się w maju 1988 roku. Według prokuratury opowieść dziewczynki jest bardzo wiarygodna. Podczas rozprawy cytowano rozmowy Kamili z córką. Dziecko wspominało, że tata i wujek mieli wiertarki. Usunęli głowę pani i wyrzucili do kosza na śmieci. Na początku pani była cała, a później była zepsuta. Dwóch psychologów dziecięcych potwierdziło, że opowieść dziecka jest bardzo prawdopodobna. Podczas rozprawy para fotografów opowiadała o częściach ciała leżących na metalowym stole, znajdujących się na zdjęciach przez nich wywołanych. Stół ten był z całą pewnością stołem do sekcji zwłok. Na zdjęciach znajdowały się również miski metalowe z częściami ciała. Potwierdzili również, że Felix był tym, który oddał negatywy do wywołania. Pojawiły się również nowe zeznania od pracownika zakładu medycyny sądowej, który powiedział, że stół do sekcji zwłok nie był czysty, gdy przyszedł do pracy po weekendzie, który jest aktualny dla wydarzeń. Prokuratura zezwoliła również na zeznania kobiety pracującej na Malmhillnadsgatan,
która w swoich pamiętnikach znalazła kilka wzmianek o Katrin. Z notatek wynikało, że Katrin wspominała kilka razy o strachu przed dwoma lekarzami, którzy byli jej klientami i którzy mieli niezwykle perwersyjne życzenia podczas stosunków. Katrin wspomniała również o seksie z lekarzami w pokoju śmierci. Tutaj zapewne miała na myśli prosektorium. 8 czerwca 1988 roku zapadł wyrok. Sąd wypowiedział się, że dowody zebrane w sprawie zabójstwa Katrin da Costa nie są wystarczające. Nie ma pewności co do przyczyny zgonu Denatki, a co za tym idzie, nie ma podstaw do oskarżenia o morderstwo. Udowodnione jednak zostało ponad wszelką wątpliwość, że obaj mężczyźni dokonali poćwiartowania zwłok. Przestępstwo zbezczeszczenia zwłok uległo jednak przedawnieniu, dlatego nie można osądzić w tej sprawie. Takie rozumowanie nie daje oskarżonym szans na ewentualną apelację, gdyż odwołać można było się od wyroku, a nie od jego uzasadnienia. Niedługo po rozprawie cofnięto legitymacje lekarskie obu mężczyznom. Oznaczało to, że nie mogli podjąć pracy w swoim zawodzie. Sven oraz Felix próbowali odwoływać się od wyroku zabierającego im prawa do wykonania zawodu. Wszystkie próby odzyskania legitymacji lekarskich nie przynosiły jednak rezultatu. W oczach społeczeństwa byli oni winni okrutnego morderstwa i poćwiartowania zwłok Katrin da Costa. Jest rok 1999. Sprawa Katrin da Costa od czasu do czasu pojawia się w mediach. Głównie w związku z kolejnymi odwołaniami złożonymi przez lekarzy. W styczniu tego roku ukazała się książka napisana przez Pera Lindeberry, w którym podważa on całe śledztwo w tej sprawie i stwierdza, że oskarżeni padli ofiarami systemu sądownictwa. Per uzyskał dostęp do akt sprawy, ale i również do obszernego materiału, który nie został załączony do akt. W książce tej pojawia się wiele kontrowersji wokół przeprowadzonego śledztwa w tej sprawie. Efektem książki Pera Lindeberry było kolejne śledztwo w sprawie Katrin da Costa. Przeprowadzone one zostało przez policję w Sztokholmie pomiędzy rokiem 1999 a 2000. Śledztwo prowadził komisarz Bo Åström. Z pomocą przyszedł mu jego przyjaciel, słynny profesor kryminologii Leif G.W. Persson. Śledczy postanowili przyjrzeć się innym możliwym sprawcom zabójstwa Katrin da Costa. Zaznaczono, że nigdy na przykład nie sprawdzono dokładnie człowieka, który 10 czerwca 1984 roku podwiózł Katrin do parku Kungsträdgården. Mężczyzna popełnił samobójstwo w 1990 roku, a więc ten trop nie mógł być już zbadany. Próbowano jednak znaleźć inne możliwe rozwiązania tej sprawy. Bo Åström wypowiadał się w mediach, że mają podejrzanego. Znaleziono bowiem notatki w policyjnych aktach o mężczyźnie, który odnalazł portfel Katrin w roku 1984. Ślad doprowadził policję do osiedla Jungfrudansen w Solna, co okazało się niezwykle ciekawe z punktu widzenia Åströma. Kilka miesięcy wcześniej Leif G.W. Persson sporządził bowiem profil sprawcy, w którym wspomniał właśnie o tym osiedlu. Zaznaczył, że sprawca najprawdopodobniej właśnie tam mieszkał w czasie zabójstwa Katrin da Costa. Media po raz kolejny raportowały o nowych odkryciach śledczych. Pojawiały się artykuły mówiące o niewinności lekarzy. Kilka tygodni później okazało się jednak, że nie ma pewności, że portfel należał do Katrin. Owy przedmiot nie został odnaleziony. Podczas tego śledztwa zatrzymano również innego podejrzanego. Był on znajomym Katrin. Śledczy przeprowadzili szczegółowe przeszukanie jego mieszkania. Odnaleziono m.in. list od Katrin.
Zabezpieczono ślady krwi w łazience, jednak nie udało się wyodrębnić z nich DNA. Mężczyzna został wypuszczony z aresztu. Śledztwo z 1999 roku wykazało również, że kobieta, która zeznawała podczas procesu, czytając notatki ze swojego pamiętnika, kłamała. Udowodniono, że pamiętnik był całkowicie sfałszowany. W maju 2000 roku śledztwo zostało umorzone. W międzyczasie lekarze starali się ponownie odzyskać swoje legitymacje lekarskie, jednak i tym razem wniosek odrzucono. Per Lindeberry opisuje w swojej książce alternatywnych podejrzanych. Jeden z nich, którego Per nazywa rzeźnikiem, znajdował się w kręgu podejrzanych już dzień po odnalezieniu worków ze szczątkami Katrin da Costa. Policjant z Sodertelje skontaktował się ze śledczymi i opowiedział, że 10 lat wcześniej miał do czynienia z podobnym morderstwem. W Malmo odnaleziono części ciała kobiety w czarnych workach na śmieci w kontenerze. Znaleziono winnego, ponieważ reszta ciała znajdowała się u niego w domu na balkonie. Rzeźnik twierdził, że kobieta zmarła wskutek wypadku, jednak udowodnione zostało morderstwo. Głowy kobiety nigdy nie odnaleziono. Rzeźnik został skazany na pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Po jego opuszczeniu dokonał włamania, podczas którego zabił dwie starsze osoby. Mężczyzna posiadał obywatelstwo szwedzkie, jednak pochodził z Polski. Kilka miesięcy przed śmiercią da Costy mężczyzna próbował wynająć lokal w Solna, by otworzyć masarnię. Na to jednak zabrakło mu środków finansowych. Miesiąc po otrzymaniu tej wskazówki dwóch policjantów pojechało przesłuchać rzeźnika. Mężczyzna zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Ba, nawet nie odwiedzał Malmskillnadsgatan, nie był klientem dziewczyn tam pracujących. Te informacje były jednak sprzeczne z tym, co udało się później ustalić. Nie zdecydowano się jednak na przeszukanie mieszkania rzeźnika lub na dokładniejsze sprawdzenie jego zeznań. Śledztwo skupiało się wtedy na patologu Svenie. Per Lindeberry w swojej książce nawiązał również do pewnej ważnej kwestii. Rozpoczynając proces przeciwko lekarzom, prokurator był przekonany, że data śmierci Katrin da Costa to 9 czerwca 1984 roku. To zostało jednak zmienione podczas procesu, gdy zauważono, że pominięto zeznania architekta, który podwiózł Katrin 10 czerwca do parku w Kungsträdgården. Na ten dzień lekarze mieli alibi, dlatego ustalono, że Katrin najprawdopodobniej zmarła w poniedziałek 11 czerwca 1984 roku. Według prokuratury Sven i Felix spotkali się z Katrin da Costa tego dnia najprawdopodobniej w zakładzie medycyny sądowej w Solna. Felix miał ze sobą 18-miesięczną córkę. Następnie lekarze uprawiali seks z Katrin i ze sobą nawzajem, po czym zamordowali kobietę. Później poćwiartowali jej ciało i zrobili zdjęcia, o których później wspomina para fotografów. Po zapakowaniu zwłok w worki posprzątali salę, porzucili worki w dwóch miejscach, a następnie pojechali każdy do swojego domu. To wszystko miałoby się wydarzyć w ciągu 2 godzin, na które żaden z nich tego dnia nie posiadał alibi. Jovan Reis w raporcie z obdukcji napisał również, że brakujące części ciała utrudniły ustalenie przyczyny śmierci. Kilka razy wypowiedział się również, że Katrin została zamordowana. Podczas rozprawy zaznaczył jednak, że chciałby zamienić słowo utrudniły na uniemożliwiły, co znacznie zmieniło znaczenie raportu. Jeśli nie było możliwości ustalenia przyczyny śmierci, nie można było wykluczyć samobójstwa lub wypadku. Raport Jovana Reisa mówiący o tym, że osoba, która dokonała zbezczeszczenia zwłok, musiała mieć wiedzę na temat techniki obdukcyjnej, został podważony przez wiele osób. To jednak było jednym z mocniejszych dowodów przeciwko lekarzom. We wspomnianej wcześniej książce Pera Lindeberry
pisze on również o Katrin i jej życiu tuż przed śmiercią. Da Costa po powrocie z Portugalii tak naprawdę nie miała gdzie się podziać. Na pół roku przed śmiercią kilka razy była w szpitalu ze względu na przedawkowanie heroiny. W Sztokholmie nie posiadała stałego adresu. Każdej nocy zastanawiała się, gdzie będzie nocować. W marcu, na 3 miesiące przed śmiercią, została zatrzymana za kradzież. Podczas kontaktu z pomocą społeczną wspominała, że popełni samobójstwo. Jej walka o odzyskanie dzieci nie przynosiła efektu. Katrin była tak mocno uzależniona od heroiny, że mimo ogromnych chęci odzyskania dzieci, nie była w stanie do tego doprowadzić. W miejscu, gdzie odnaleziono pierwsze szczątki Katrin da Costa, znaleziono również schludnie złożony niebieski ręcznik. Poniższe informacje znalazłam na stronie Mysterium Siogofira. 20 lat po śmierci Katrin potwierdzono, że ręcznik najprawdopodobniej był własnością ofiary. Znaleziono na nim 10 włosów, które z całą pewnością do niej należały. Pozostałe 9 włosów, które zabezpieczono na ręczniku, nie należały do żadnego z lekarzy. Przeprowadzono kilka porównań DNA z innymi podejrzanymi, jednak nie wniosło to nic nowego do sprawy. Sven i Felix podjęli 10 prób, by odzyskać swoje legitymacje lekarskie. Do tej pory pozostają oni bez prawa do wykonywania zawodu. W 2007 roku oboje zdecydowali się na pozew przeciwko państwu. We wniosku lekarze ubiegali się o 40 milionów koron rekompensaty. Sąd orzekł, że błędy popełnione przez śledczych i prokuratora nie są wystarczające, by zgodzić się z ich wnioskiem. Leif G.W. Peszon do tej pory nie wierzy, że patolog Sven oraz lekarz ogólny Felix są winni przestępstwa. Profesor podkreśla, że rozkawałkowania zwłok mógł dokonać ktoś, kto wcześniej polował lub ma ogromną wiedzę na temat anatomii, niekoniecznie patolog. W swoim programie G.W. Smud przedstawia tę sprawę jako totalne fiasko pod względem śledztwa i przeprowadzonego procesu. Według profesora kryminologii sprawcą był ktoś, kto znał Katrin, ktoś, kto podobnie jak ona nadużywał narkotyków i nie miał stabilnego życia. Leif G.W. Peszon podkreśla, że sprawa przeciwko dwóm lekarzom to największy skandal w historii szwedzkiego prawa. Książka Pera Lindeberry uzyskała nagrodę dziennikarską, która jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Szwecji. Imiona Sven, Felix, Nils, Kamila zostały przeze mnie zmienione. Doszliśmy już do 21 odcinka. Zaczynając ten podcast, nie przypuszczałam, że ktoś będzie chciał tego słuchać. Wygląda jednak na to, że trochę was jest. Opowiedziałam wam już kilka historii i widząc po komentarzach, macie swoje teorie, ale i również pytania. Zachęcam was do napisania swoich przemyśleń i pytań dotyczących spraw, które poruszyłam, najlepiej za pomocą Instagrama. Jeśli będzie was wystarczająco dużo, przygotuję odcinek specjalny, w którym wrócimy do poprzednich spraw, by omówić je głębiej. Specjalne podziękowania dla Małgorzaty, Janusza, Pawła, Magdaleny, Agnieszki, Martyny, Michała, Pauliny, Krystyny, Aleksandry, Emcio, Wandy, Łukasza, Zuzanny, Karoliny, Moniki, Sławomira, Oli oraz Jagody. Bardzo wam dziękuję za wsparcie na Patronite. Do usłyszenia.